W związku z tym przechodzimy do kolejnego druku. Rozumiem, że... Tak? Ja się cieszę, że mam ten wniosek i on ponownie wpłynął. Rzadko się cieszę. Ale tutaj w tym przypadku zdecydowanie, bo mamy sprawę Artigrafu. Wrócił Artigraf, mimo tego, że myślałem, że sprawa jest na tyle przegrana, że zostały wydane warunki zabudowy dla tej inwestycji przy ulicy Kronickiej 55 w miejscu, 65 w miejscu dotychczasowego Artigrafu. Mamy kolejny wniosek o tej samej, pod tym samym nazwą, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku z adaptacją na funkcję usługowo, handlową, biurową wraz z budową budynków mieszkalnych, usługowych i całą infrastrukturą w zakresie pojazdów. Tutaj w tym wniosku zawarto budowę trzech budyneczków o parametrach od 17 do 21 metrów. Od ulicy Pronickiej, jeżeli patrzymy od frontu, w głąb ulicy Siemaszki, one wzrastają od 17 do 21 metrów. Co jest tutaj ciekawe, że są dwa poziomy przystosowane do miejsc parkingowych, czyli powierzchni parkingowych, ale podziemnych, a jest tylko 9 naziemnych, czyli świadczy o tym, że tak naprawdę samochody, a wiemy, że prawo nie nakazuje, powiedzmy mówię, tak zwanej części wspólnej, lokalowej w zakresie nabycia miejsca postojowego, a z drugiej strony wiemy, że teraz charakteryzuje się zabudowa i budowa takiego rodzaju budynków na wynajem, czyli tak naprawdę miejsc w tym budynku mieszkalnych ma być 188, miejsc na pojazdy w części naziemnej ma być 174 przy braku obowiązku wykupu miejsca parkingowego podziemnego, te samochody tak naprawdę będą stały na miejscach postojowych wokół ościennych ulic, ulicy Siemaszki, Zatok. Ulica Siemaszki i Kroniska, jak na chwilę obecną Państwo wiecie, jest niezatankowana, jest już niewydolna infrastrukturalnie tak naprawdę. Inwestycja przesunie to znaczy istniejące ciągi piesze, a to już pobudzi, powiedzmy mówię, skutkowie w zakresie zagrożenia i w komunikacji ruchu, jak i również obciążenie społeczne i obciążenie dla ruchu pieszego. Dlatego komisja prosi o wydanie opinii, jaką referuje, czyli negatywną dla inwestycji Integrafu czy ulicy Polskiej 65. To ma być czynszówka? Nie wiem, ja akurat tak domyślam się, patrząc, powiedzmy mówię, akurat jak kształtuje się teraz budownictwo, pod jakim kątem, czyli powiedzmy pod wynajem. W większości deweloperzy sprzedają dla inwestora o większym portfelu mieszkania, on je nie zamieszkuje, a powiedzmy prowadzi działalność gospodarczą z tyłu podnajmu, wynajmu i tym podobnej kwestii. Mając na to, że akurat to by się akurat przydało. Ale to nawet jeżeli patrzymy... Młodych ludzi nie stać na kupno mieszkania, czynszówek w Krakowie nie ma w ogóle. Ale jeżeli znamy układ ulic Siemaszki, Pronickiej i Lekarskiej, na chwilę obecną tam już jest sparaliżowany ruch, mimo powiedzmy, że jest to droga dwukierunkowa i po prawej i po lewej stronie, ale samochody parkujące... Znaczy ja rozumiem, że to czynszówka... Nie, czynszówki, to znaczy to jest moje pod tym domniemanie, że będą to mieszkania na wynajem w większości, bo taka jest praktyka. Bo tak jest w większości. Tak, bo taka jest praktyka. A ten parking poniżej poziomu zero, to jest w ogóle, nie możemy go brać pod uwagę, że jest? Nie, że jest 0 i 1. On ma mieć 134 miejsca. Tylko przy założeniu, proszę zobaczyć, takim przypadem jest również Żabiniec, gdzie miejsc podziemnych jest wystarczająco w stosunku do lokali, a samochody tak naprawdę zajmują samą powierzchnię osiedla, paraliżując ruch pieszy i paraliżując ruch pojazdów samochodowych. Patrząc na zagęszczenie tak naprawdę i na parametry ulicy, jakie mamy, Kronickiej, Lekarskiej, Siemaszki, jest to na chwilę obecną niemożliwe, bo tak naprawdę już teraz komunikacja staje się tak naprawdę dysfunkcyjna, a co będzie przy 180 mieszkaniach, razy powiedzmy mówię przy mieszkaniach, jeżeli będą to na wynajmie 3, czyli powstanie tak naprawdę dodatkowe spiętrzenie i kumulacja. Prosimy o wydanie negatywnej opinii przez Radę dla Inwestycji Przemysłu. Czy są jakieś pytania do tego, co Pan Radny powiedział? Nie widzę, w związku z tym poddaję tak pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Pani Tewina była przeciw? Nie, ja za. Dobrze. Jedna osoba przeciw, pozostałe za. Łącznie osób głosowało. 18 osób było.
wyczerpaliśmy. Dobrze, przechodzimy w takim razie do kolejnego punktu. Oświadczenia komunikacji w sprawie bieżące. Zanim Państwo damy głos, to mamy kilka rzeczy. Panią Teodosję w ramach tego punktu no poprosimy o przedstawienie zadań głównych, które były wprowadzone poprawką klubu radnych w ogóle, który Pani Teodosia reprezentuje, czyli Platformy, ale też osobiście przez Panią Teodosię. Ale zanim do tego dojdziemy, to Grzegorz opowie o jednym piśmie, ja je rozdam. Szanowni Państwo, pojawiają się coraz częściej w mediach propozycje ograniczenia sprzedaży alkoholu w Krakowie, ograniczenia ilości punktów, ograniczenia dostępu godzinowego do sprzedaży alkoholu. Dostaliśmy takie pismo z Wydziału Spraw Administracyjnych, jak Państwo przeczytam. Jest to prośba generalnie o składanie propozycji, jak ewentualnie ten sprzedaż alkoholu może być w Krakowie ograniczona. Tutaj chciałbym Państwu podkreślić i zwrócić uwagę na to, że w piśmie podane są ograniczenia, jak gdyby, które gminę obowiązują. To znaczy, że to, że wydawanie decyzji na sprzedaż alkoholu nie jest decyzją uznania umieszczenia, tylko jest dokładnie w przepisach prawa określone. My mamy do 27 stycznia przesłać, bieżącego roku przesłać jakieś przygotowanie, nasze sugestie, co można zrobić, aby ilość miejsc sprzedaży alkoholu czy godziny sprzedaży alkoholu były w jakiś sposób ograniczone. Jeśli Państwo będą mieli sugestie, to bardzo prosimy do biura dzielnicy je złożyć po prostu i wtedy my je przekażemy. Chciałbym skupić uwagę to, co jest napisane na piśmie. Przyznam szczerze, że to bardzo mocno ogranicza katalog możliwości, ale może ktoś coś zrobić. No my jesteśmy w tej chwili miastem, przynajmniej tak czy tak, w Panolecie, które ma na głowę mieszkańca najwięcej sklepów alkoholowych, więc to jest dużo turystów. Znaczy punktów sprzedaży alkoholu, a wiąże się to z tym, że mamy bardzo dużo koncesji. Po prostu co przesłano na tej lepce? Jak u nas robiono, to się udało. A tak, to jest. A co im tu mogło? Dobrze, szanowni Państwo. Kolejna sprawa to w ramach informacji, które przekazujemy mieszkańcom, mamy też możliwość, że jedna z kancelarii prawnych daje analizę jednego z zagadnień do gazety lokalnej, analizując. Jeśli macie jakiś problem, który uważacie, że warto byłoby opracować dla mieszkańców, to prosimy o zgłoszenie. To jest jedna sprawa. Druga sprawa odbyła się w Mikołajki w grudniu. Myślę, że się cieszyły dużym powodzeniem dzięki i środkom, które mi przeznaczyliśmy, i dużym wsparciu, które przeznaczył hipermarket Auchan. To paczki były takie, że niektóre dzieci ledwo nosiły, ale myślę, że się zawsze się udało generalnie w takim razie. I tutaj z racji tego, że jedna z radnych zgłosiła, że przez mamy jedną, którą zna, nie do końca dobrze było to poinformowane w czasie Mikołajek, że jest to praca jakby też radnych w naszej dzielnicy. To przygotujemy taką ankietę ewaluacyjną dla tych rodziców. Zresztą to też jest nam potrzebne pod kątem tego, żeby wiedzieć, co zmienić w takich imprezach. To była pierwsza tego typu impreza. I chciałbym zapytać, czy ktoś z radnych jest w stanie pomóc przy opracowaniu takiej ankiety. Jak myślałeś? Raz? No, kto będzie uważać? No to świetnie, właśnie to dobrze. Nauczyciele rozumiem. To jeszcze pani Ela. To, dobrze. Pani Ela też jest nauczycielką. Pani Ela jest przez najbliższy, nie jest nauczycielką przez najbliższy rok, przepraszam. A poza tym uczyłam, to nie będzie czasu. Nie, a nauczyciel się cały czas pracowałaś. Nauczyciel ci jest? No dobrze. Rozumiem, że wypowiedź pani Asi oznacza, że pomoże. Tak, ja rozumiem, że wszyscy nauczyciele pomogą. Tak samo zakończył się, właściwie dzisiaj lub jutro kończą się ostatni kurs komputerowy dla seniorów. Zapisanych łącznie było 180 osób plus 30 osób z klubu na nadzorach, czyli łącznie 210 osób. Realnie w kursach myślę, że wzięło udział około 120 osób, bo tam wiadomo, że część się wykruszyła, niektóre grupy z 15 osób zrobiły się kilkuosobowe, inne mimo, że zaczynały w składzie tam 10-osobowym, to nikt się nie wykruszył, to różnie bywało, natomiast myślę, że cieszyło się to mimo wszystko dużym powodzeniem.
Nie mam jeszcze takich ostatnich relacji, bo nie pytaliśmy seniorów, jak mi się podobało, ale jak odwiedzałem ich, czy to przekazali materiały, czy też nie wiem, to zawsze sobie tak chwaliłem. Proszę o jeszcze. No właśnie, tak słyszałem, tylko że tu mamy trochę problem budżetowy. Na Azorek jest zawsze. Nie wiem, kiedy skończy. To dobrze. Podejrzewam, że będzie do roku. Kolejna sprawa to budżet partycypacyjny. Zgodnie z tą uchwałą, którą dzisiaj podjęliśmy, przystępujemy do niego po raz kolejny. Bardzo dobrze, ale wydaje mi się, że nie warto, żebyśmy robili jedno spotkanie wielkie w sprawie budżetu partycypacyjnego. Chyba że zrobimy to w sprawie ogólnomiejskiego, to oczywiście jedno możemy zrobić. Ale żeby to było rzeczywiście dostępne, to proponuję, żebyśmy to zrobili w kilku miejscach w dzielnicy. Jeśli jacyś radni chcą się włączyć, to proszę o informację. No bo jesteście współorganizatorami zawsze takich spotkań, a nie osobami, które trzeba zapraszać. Tak? Więc żeby nie było tak, że komuś ktoś potem powie, że nie powiedziałem, że było spotkanie. Kto chce, żeby było u niego spotkanie, to niech się odbywa po prostu i to zgłosi, będziemy wtedy wspólnie to robić. Wstępnie chciałbym, żeby było po 6 takich spotkań w każdym cyklu, czyli pierwszy etap informacyjny, drugi etap pomoc w ocenie projektu, jego zakończenie zbierania projektów. No i wreszcie głosowanie, które tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, jak będzie wyglądało. Prezydent dopiero powoła zespół, który będzie miał opracować taki wstępny do konsultacji regulamin jednoroczny. Potem wieloletni na kolejne lata będzie opracowywany dopiero po zakończeniu pilotażu ogólnomiejskiego budżetu, który jest pierwszy w ciągu realizowany z kwotą 3 miliony złotych. Jeśli ktoś chce się to włączyć, ma pytania lub cokolwiek chciałby odpowiedzieć, to proszę o taki sygnał do posesji, jak chętnie odpowiem. Nasza dzielnica na pewno będzie miała, znaczy na pewno, pewnie rzecz nie, ale jest bardzo duża szansa, że nasza dzielnica będzie miała przedstawiciela w tym zespole, tak jakby tworzącym te wszystkie materiały i to chyba dobrze. I ostatnia sprawa, o której ja chciałem powiedzieć, to są wjazdy autobusowe. Trzeba zgłaszać potrzeby, gdzie są z silną motywacją, gdzie są takie tematy, że to musi powstać. Bowiem miasto ma na pewno w swoim budżecie środki na wiaty. Fajnie by było, jakby powstała lub kilka ulic. Ale musicie podsunąć pomysł, gdzie chcielibyście to wiaty. Oddaję głos teraz pani Teodorze jeszcze, żeby przedstawiła nam no, w dużej mierze sukcesy. Próbuję, jak coś zapomnieć, ja będę uzupełniał. Ja o moich mówię poprawkach i częściowo też Janusza Pajoła, ponieważ obydwoje na ten teren dzielnicy czwartej silnie naciskaliśmy, żeby pewne sprawy się tam znalazły. Nie mówię o dużym budżecie w imieniu prezydenta, bo prezydent również przewidział pewne środki dla dzielnicy czwartej. Mówię o tym, co udało się już po zgłoszeniu projektu przez prezydenta wprowadzić przed drugim czytaniem i uchwalić. Listę nakładek asfaltowych otwiera ulica Pałęskiego kwotą 1,5 miliona złotych. Dodatkowo są jeszcze środki na w innym zadaniu na remont zatok autobusowych, bo nakładka, jak wiecie, zatok autobusowych nie obejmuje. Ogromnie się cieszę, że udało się 1 000 000 złotych, ulica Jaracza, wyprowadzenie ruchu z ulicy z osiedla Żabiniec. To 12 lat starań, wreszcie się udało, dzięki naprawdę ogromnemu wsparciu mojego klubu, ale przede wszystkim dzięki mojej upartości, że się tak wyrażę. 55 tysięcy dokumentacja skrzyżowania, rozwiązania na skrzyżowaniu Matki Zofii Tajber i ulicy Zielińskiej. 55 tysięcy jest na dokumentację w 2014 roku. Wykonanie w następnym roku, bo no, nie jest oszacowany jeszcze koszt, to wyniknie z dokumentacji. Częściowo do remontu udało nam się wprowadzić ulicę Stelmachów, która była o pomstę do Boga od dawna. Fragmentami jest nieprzejezdna. To zrobiłam dla Tomka, żeby uprzyjemnić życie. Udało się do bieżących wydatków dworku Białoprowickiego wprowadzić mi 100 tysięcy złotych. Planowałam 200. Prezydent się uparł, 100 skreślił, 100 zostawił.
jest przewidziana rewitalizacja boisk szkolnych, sportowych przy szkołach. Trzy nasze szkoły będą miały rewitalizowane boiska. Także place zabaw przy szkołach. To jest w załączniku wszystko, możecie Państwo tam zaleźć. Ja nie mam tutaj ściągi. Na pewno jest do szkoły 67 plac zabaw, radosna szkoła. Rewitalizacja boiska 113 na pewno. Gimnazjum 12 jest do likwidacji, więc tam się nic nie będzie. Nie. Ja nie oczywiście, że żartuję. Nie, są tam pieniądze przeznaczone. Są też budynki do termomodernizacji. Przecież mało nie zamknięte. Termomodernizację rozpoczyna budynek gimnazjum na Mackiewicza numer 13. To jest najpotężniejsza nasza inwestycja termomodernizacyjna. Udało się również, to pan przewodniczący mówił, jabłonna szafirowa nad Strugą. Tam brakuje dosłownie kilkadziesiąt metrów łącznika. No niecałe 100, żeby można było wyprowadzić ruch w tę stronę do ulicy Legnickiej. Od dawna to zastanawialiśmy się nad tym. Udało się, będzie wprowadzone. No i potężne dwie rzeczy, potężne. W 2005 roku umieszczone w budżecie miasta, nie ruszyło zadanie, nie wydano na niego grosza. Od 2005, mamy 2014, rozbudowa Alei 29 listopada. Ruszyła, jest nadzieja, że się już rozpocznie. Ja myślę, że to tylko pieniądze z Unii Europejskiej ich przypiliły do tego, żeby rozpoczęli. Ja się trochę złoszczę, bo miała mieć trzy pasy ruchu w każdą stronę. Będzie miała dwa plus pasbus. Więc to dla mnie jest troszkę za mało, bo to jest wyjazdówka na Warszawę, ale niech by było. No i rozpoczęła się inwestycja tramwaj z Krowoczy Górki do Górki Narodowej. I to jest też ogromna zasługa. I na Azory jest wpisany, jest doprojektowana, kiedy? Jest wpisany do projektowania. Ja myślę, że jeśli zostaną uruchomione środki, nie żadaj, bo jeśli Unia da te pieniądze, myślę, że da, i wojewoda je, znaczy marszałek województwa je sprawiedliwie rozdzieli, to na pewno ten tramwaj na Azory będzie. To by pokrótce tylko mówię, to są poprawki zgłoszone głównie przeze mnie, ale także przez Januszka Chwalina. Dziękuję. Ja dziękuję za odpowiedź, tylko krótko uzupełnię takie zadania, które zaznaczyłem, że są na terenie naszej dzielnicy, niezależnie od tego, kto je prowadzi. Znaczy tak, budowa drogi dojazdowej do ulicy Ostawieckiej 326. To była w dużym budżecie. Tak. Budowa miast przystankowych to jest też zadanie 3 290 000, dlatego mówiłem o tych wiadach. Następnie rozbudowa systemu rowerowego miejskiej karty KMKBA. 250 000 zł na to. Jeśli my będziemy mieć oszczędności na środkach inwestycyjnych, warto byłoby znowu się spróbować dogadać taki system jak ostatnio. Ostatnio w dużej mierze myślę, że dzięki dyrektorowi samochodzie udało się zrobić tak, że zapłaciliśmy za jedną, a zostaliśmy cztery. No teraz myślę, że to było jeden na jeden. Szanowni Państwo, jest już taki poziom sesji, że jak ktoś nie chce posłuchać, to może się ewakuować. Jeśli chodzi o to skrzyżowanie, o którym pani Kazuzia mówiła, matki Pauli Zofii Tajber, to było nawet takie spotkanie, które zaproszono i my powiedzieliśmy tylko tyle, bo nie znaliśmy szczegółów intencji też radnych, że w naszej ocenie najlepsze rozwiązanie w tym miejscu byłoby rondo. Także takie coś padło. Ale będzie wariantowy do projektu, więc... Nie wiem, jak mam rozumieć zadanie przebudowa ulicy Stelmachów na odcinku od Jałtanowskiej do Piaskowej, bo kwota, która tu jest wpisana, to wydaje mi się, że nie wystarczy na przebudowę nawet mostku tam. 150 tysięcy. Nie, ale to jest z tego budżetu, a resztę ma Zikid ze swoich środków. Bo tu no, są... no może, tak, w każdym razie jest B, ja pytałam o to. B, czyli realizacja inwestycji, nieprzygotowanie, a to jest szacowane na kilka milionów, jakby trzeba było ją przebudować, więc nie wiem. No. Super, ale nie wiem, o co mi chodzi, to bardzo. Nie czytam jak zadań... na projekt na Łokietka jest 550 tysięcy, to na projekt na pewno wystarczy.
Ale to nie jest na projekt, to jest realizacja. Realizacja. B to jest, a B to jest realizacja, już zaraz sprawdzę jeszcze. No. To jest chyba tylko remont. Może jednego z istniejącego stanu. Inwestycje w realizacji. To jest łatanie. I następnie, nie czytam oczywiście tego, co pani Teodozja powiedziała, tylko z jednym zadaniem mam problem, nie wiem, czy pani Teodozja przeczytała to, czy to obok, bo są dwa obok siebie, czyli budowa połączenia drogowego Szafirowej z Jabłonną. O tym mówiłam. No i drugie to jest... Na Strugą. A drugie to jest przebudowa ulicy Siewnej odcinku 29 listopada do skrzyżowania. Nie, to jest na wniosek dzielnicy, weszło w dużą. Tak, w dużą tą. To jest do 29 Alei od Jabłonnej wzdłuż Siewnej. Następnie sprawa, która odwołuje się do nas, my się odwołujemy do tego w uchwale dzisiejszej odnośnie wsi wybiegów, czyli budowa wsi wybiegów 150 tysięcy. I to możemy próbować powalczyć. Następnie wymiana ulicznego oświetlenia na energooszczędne w Krakowie. To już było, jakby zaczęli od nas, bo na pewno nie na wszystko wystarczy. 23 miliony jest to przyjęte. Tutaj trzeba podejmować starania. Rewitalizacja boisk przyszkolnych rzeczywiście jest 5 milionów, ale tutaj nie ma, nie ma tego załącznika. Ja nie wiem, czy on dopiero nie miał być przygotowany przez pana Urynowicza. Jest już przygotowany, ja go widziałam na klubie w poniedziałek. Wiem na pewno, że jest 113 na 1262%. Jeszcze są jakieś dwie szkoły nasze, których nie pamiętam. Nie ma. No. Ale mogę się postarać i odrzucić do dzielnicy. Jutro jest sesja. Na pewno dobrze było, żeby jeśli tam nie ma, to można spróbować podsunąć pomysł, bo dwie rzeczy są tak jakby bardziej zaawansowane od innych. To znaczy z jednej strony boisko przy szkole 119, bo on ma projekt już i to jest kwestia tylko realizacji. 113 to jest Januszek Fajos, o tym chodzi. Ale 119 ja nie pamiętam, czy jest. No, tam mają projekt, na pewno byłoby to przez to tańsze wniosko. A dwa, zadanie, które dofinansowuje dzielnica, bo na pewno nie jestem w stanie sfinansować całego, dajemy cały budżet, jaki mamy na sport, czyli miasto numer 12. Pod warunkiem oczywiście ogólnodostępności wojska, bo to są warunki za każdym. Służborska? Tak, tak. No. Kolejne zadanie, które jest w budżecie, to... Nie już tego boiska, nie da się. To jest niebezpieczne. Następne zadanie to jest kapliczki, remonty kapliczek. Wymienione są różne, między innymi na Dorzykowej, Grażyn i Tabor. To jest też z naszego wniosku, bo to są zabytkowe kapliczki. Tam niedużo pieniędzy potrzeba, ale trzeba by o to też zadbać. I kolejna sprawa, przebudowa budynku szkoły na Czerwińskiego, ale nie jest tak super dla nas za rozwiązanie 500 tysięcy na dostosowanie dla Wyrbeku. No piłkę i tak z ciekawości tylko dodam jedną rzecz, że wśród zadań, które są tych, które są w naszych uchwałach wprowadzone do budżetu, to jest na przykład Różyckiego Siemaszki, ale od lipca mamy też, w uchwale było podjęte, że ma być światła na Kowalskich Zuchów. I od lipca w Skicie nie potrafili znaleźć tej uchwały i nie wprowadzili tego zadania dzisiaj do budżetu. Jak byłem w tamtym tygodniu w Skicie, to pani była bardzo zdziwiona, jak pokazałem uchwałę i to jeszcze z lipca. No, także chyba już teraz wprowadzą, ale... Nie wnioskowali jej w także z naszej strony tyle, jeśli są jakieś wolne no i jeszcze ta radosna szkoła, to ominąłeś te boisk... Bo nie znalazłem w budżecie. Natomiast jeśli chodzi o Kaczorówkę, to ona tam dostaje nieduże pieniądze, tylko jakieś dopełnienie, bo chyba kilka tysięcy tylko. A wszystkie inne dostają dużo, no bo my daliśmy środki. Oddawać. No, nie wiedzieliśmy, że będzie taka akcja, byśmy wiedzieli, to byśmy nie dali. To myślę, zwłaszcza przed modernizacja boisk przyszkolnych, zespół szkół 53 na Stalowej. Tam jest z tego, co... No my wnioskowaliśmy. Że nie ma załącznika, a ja nie pamiętam. A tu nie ma załącznika, nie wiem. No z pamięci dobrze. Nie pamiętam, to ja dowiem się. Ja jutro wezmę załącznik i prześlę faksem albo no nie wiem, dobra, jakimś cudem halicie. Będziemy. Czy są jakieś sprawy bieżące, oświadczenia, komunikaty? Chciałam tylko powiedzieć, że te kapliczki to Polek. Ja mój wniosek wprowadził jako poprawkę. Na dzień wcześniej, Kosia. Kapliczki wprowadziła pani radna Mijałkowska.
pilotowała to, ma zinwentaryzowane wszystkie kapliczki, ma zresztą pozytywnego fioła na tym punkcie i to jest jej autorski wniosek. Wolę się do tego dopisać. Nie wiem, bo ja... Szanowni Państwo, ja myślę, że łatwo jest sprawdzić, kto składa poprawki. Istotne tak. A mamy sesję rady dzielnicy. Dobrze, że będą wyremontowane. Więc tym tematem nie będziemy się zbytnio zajmować. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Coś? Jeśli macie jakiś pomysł zgodny z akapitem drugi, nie wyłączające... Wyłączające... Które nie są wyłączone przez trzy ostatnie akapity, to proszę zgłaszać. W takim razie, jeśli nie widzę żadnych wniosków innych, chciałbym powiedzieć jeszcze harmonogram sesji przypuszczalny. Może się zmieniać, bo nie przyjmuję go uchwałą. Następna sesja 28, bo na 99... Ale to już jest zaklepane? Na 28 jest na amen zaklepane. Na 18, bo tu jest ocena. Bo panie przewodniczący, jest tak. To dzisiaj jest tydzień sesyjny, jest ten. 28 stycznia, tydzień sesyjny, 29 w mieście. Prosiłam Grzesia, nie? Który z was to robił. 12 marca sesja w mieście, więc ta komisja dzisiaj, no dzisiaj się udało, przyjechałam, zdążyłam. 9 kwietnia sesja w mieście, 7 maja sesja w mieście. Te pierwsze, bo reszta jest wszystko dobrze. A 8, 6 to tak wykluczają, znaczy, bo dzień przed są komisje, tak? Poniedziałek mam 3, dzisiaj mam 2. Więc o to chodzi, że ja no, czasem nie zdążę, jeśli jest... No dobra, weźmiemy to pod uwagę jakoś, natomiast 28 na pewno zostaje, bo to jest kwestia tego, że musimy podjąć tylko uchwałę i jak będziemy już wiedzieć, jak ją podjąć, jakie mamy środki... Bardzo dzień kwietniowy i majowy. Za budżet pan odsłucha? Tak, luty mi nie koliduje. Może trochę później, jakby się dało, bardzo proszę też. Szanowni Państwo, ja bym dużo zgłosił w tym zakresie, proponuję zgłaszać na bieżąco. Czyli 28 wszystkie uwagi do sesji 18. 18 wszystkie uwagi do sesji 11. Tak to ciągle. Nie, bo ja was chcę wiedzieć wcześniej, muszę sobie zaplanować coś. O, ja mam jeszcze w tej sprawie pewnie. Ja przedysłowujmy to. Dobrze. Ja mam jeszcze jedną sprawę. Pan Mariusz ma sprawę. To ci masz też? W lutym nie koliduje. W marcu koliduje. Na marzec tydzień później. Kto z Państwa się bardzo tutaj proszę, tydzień później ma. Marek, tak? Marek, tam też nie będzie. Ale na uwagę, widzę, że koncert życzy będzie zagrożony. Dobrze, w związku ze zgłoszonymi wnioskami marzec to będzie 18, jeśli wypada wtorek jeszcze dodatek, nie? Kwiecień 15, maj 13. Więcej wniosków nie widziałem, więc w tym zostaje tak, jak jest karma. A kiedy? A który? Panie Mariusz, to pan Mariusz, proszę. Jeszcze raz. Ja mam takie pytanie, czy jest to głos nie tylko mój, ale czy nie można by było zaczynać sesji o 17.30? 17.30. 17.30. Odważymy to, ale na chwilę obecną zostaje 18. Zostałem wydelegowany do przedstawienia tego stanowiska. Ja jestem za. Szanowni Państwo, czy ktoś chciał jeszcze zabrać w tym głos? W takim razie dziękuję bardzo. Zamykam sesję o godzinie 19.30. Przy nas mieszkańcy. Czy ktoś chciał zabrać głos? Proszę, szanowni Państwo, siebie szanować nie musicie, ale pana bardzo proszę. To znaczy, ja bardzo proszę, żeby ja miał przesłać ten wniosek dotyczący przywrócenia 154 na dawną klasę. Ja miałem tutaj całą masę argumentów, żeby ewentualnie kontrolować pewne sprawy. Począwszy, jak powstał ten autobus, jako 120
zresztą tutaj panu Mariuszowi zostawiłem uzyskany od rzecznika MPK poszczególne trasy, kilometry, ilość autobusu, jak kursują na Białym Brodniku, jak to wyglądało od samego początku, aż to znaczy, aż jak powstało to osiedle, jak to wszystko się kształtowało. Z tym, że nie, ja występowałem po prostu jako przedstawiciel rady mieszkańców. Byłem bardzo zaskoczony, że jeżeli chodzi o mieszkańców Białego Brodnika, że zarzucili sobie, żeby pomijałem tutaj ulicę Łokietka Wybickiego. Przedtem ten kościół budowany za, jak jeszcze był metropolitą krakowskim, kardynał Macharski, a później były nasz papież Jan Paweł II. On był bardzo zasmucony, aby był dalej tutaj metropolitą. Walczył o to, żeby ten kościół błogosławiony świętej Jadwigi budowany, że mieszkańcy Białego Brodnika zarzucili sobie, że pominią tą trasę. Jeżeli chodzi o sprawy komuny, to wiadomo, że były trudności uzyskanie budowy kościoła, a to, co wynikało z tego, poprzez to, jak radni przedłużyli i po prostu zablokowali dostęp mieszkańców do kościoła. To przedtem było po prostu próby na korzyść dawnych władz. No, to znaczy ja, dobrze, że Państwo podjęli tą uchwałę, no bo była sprawa nagrana w telewizji ewentualnie, no ale po prostu z pewnym redaktorem tłumaczący język. No i niepotrzebnie by to szkodziło sprawie w ogóle i Państwa, i w ogóle, jeżeli chodzi o załatwienie tej sprawy. Jeśli chodzi o dziennikarzy media, to my się nie boimy i lubimy, zapraszamy wszystkich, ale tu trzeba powiedzieć, że historia 154 była bardzo burzliwa, między innymi pani Teodorze się starała o to, żeby ona wróciła na swoją trasę. Nie ukrywam też, że Zikit właśnie po tych wszystkich prośbach powiedział, że wraca 154. To było spotkanie dla mieszkańców, którzy wtedy najmocniej naciskali na to, bo wtedy państwo nie byliście pokrzywdzeni, więc nie naciskaliście, ale naciska pani Biały Zachu. I tam było spotkanie i na tym spotkaniu właśnie zrobił się pomysł tego, żeby ta trasa była trochę inna. Później okazało się, że jednak jest to krzywdzące dla części mieszkańców, to się pojawił sondaż. Sondaż wskazał już rozwiązanie optymalne, bo popierane przez większość mieszkańców. I za tym dzisiaj optowaliśmy. Myślę, że żaden rad nie miał wątpliwości, także mam nadzieję też, że pan jest usatysfakcjonowany. Dziękuję bardzo, bo jeżeli chodzi o zachodnią część Brodnika Białego, tam jeżdżą wtedy autobusy linii 200. Jak mam wyszczególnione, jakimi ulicami, które jeżdżą z Krowoczej Górki, zaczynają się właśnie koło Kościoła. No ale ja już w jednym z pism wyszczególniałem po prostu, jakie są rozwiązania komunikacyjne i tak dalej, i tak dalej. To nie chcę Państwu zajmować czasu, bo się wszyscy spieszą do domu, ale dziękuję bardzo. Dobrze, w takim razie... Czy możemy prosić o to, kiedy mamy te rady? Dobrze, możemy poczuć już przeczytania. Sekundkę, bo pani Janka nie jest. Najbliższa 28 stycznia, kolejna 18 lutego, następna 18 marca, następnie 15 kwietnia i 13 maja. Ostrzegam, że z tym kwietniem jest tak, że nie wiem dokładnie, święta wypadają chyba około 20. To będzie w wielkim tygodniu, tak, że wiesz. Ale w samym tygodniu to jest sesja. To może tego nie róbmy. To zostawiamy 8 kwietnia, idziemy pani radnej miejskiej na kompromis w innych punktach. Zobaczcie, że już wyszła, że jeszcze po wyższym możemy coś tutaj przykombinować. Nie, żartuję. Teraz już zamykam sesję i dziękuję państwu za uwagę.